Siemano, słuchajcie, zrobimy taki szybki, krótki, tam bez jakichś tam przeciągań. Unboxing tego falownika DE 12 kW. Tak jak widzicie, po otwarciu kartona pokazuje nam się taki zestaw. Spróbujemy tak z grubsza to omówić. Więc tak, mamy na początek coś takiego. To jest filtr przeciwzakłóceniowy do przewodów od akumulatora. Dodatkowo w zestawie są tutaj kabel jakiś internetowy jest, to jest kabel RJ-ka. Internetowy prawdopodobnie do połączenia internetu. Drugi filtr przeciwzakłóceniowy. Ten jest prawdopodobnie do AC. Jeszcze nie wiem, także zobaczymy. Zobaczmy co dalej. Dalej mamy śruby montażowe i połączenie. To są MC4 końcówki. Jest dokładnie 6 końcówek MC4, czyli 3 męskie, 3 żeńskie, plus śruby montażowe i kawałek przewodu. To jest prawdopodobnie do RS485 albo do 232, bądź coś w tym rodzaju, bądź to jest jakaś antenka. Będziemy potem otwierać, to sprawdzimy. Mamy dodatkowo jeszcze czujnik temperatury. Jest coś takiego. Jak mówię, nie będę teraz wszystkiego dokładnie wyciągał, tylko chcę Wam pokazać zawartość. Tak, jeden wyciągniemy tutaj. Śrubka. Czujnik temperatury. Następnie mamy coś takiego. To są czujniki, czy to jest czujnik? To jest jeden czujnik Hala, czyli trzy sztuki będą w zestawie. Takie czujniki, które zakładamy na wyjście, znaczy właściwie na wejście AC do falownika. Przy liczniku to się zakłada. Albo przynajmniej jak najbliżej źródła zasilania z sieci. Także będą trzy takowe. Raz, dwa, trzy. Mamy jeszcze dodatkowo coś takiego. I to jest moduł Wi-Fi. Taki zestaw całkiem fajny. Jest i moduł, i są wszystkie czujniki. Jest moduł Wi-Fi. Jest też płyta montażowa, gruba, solidna płyta. Pomalowana, całkiem ładna. A pod całością pewnie będzie najważniejsze, czyli falownik. Dobra, są też instrukcje. Instrukcja jest po angielsku i w jakimś innym języku. Coś takiego. No i jeszcze zostaje sam falownik. Sam falownik, czyli coś dokładnie wygląda w ten sposób. No pewnie wszyscy wiedzą, ale nawet to jest kawał byka ogólnie 12 kW, także nie jakiś mały falowniczek, tylko porządny sprzęcior. No i zobaczymy, jak się sprawuje. Wszystko będzie na filmie. Pozdrawiam.